Państwa witam i z przyjemnością przedstawiam naszą najważniejszą dzisiaj osobę, autorkę wystawy. Pani Jolanta Filipowicz jest z wykształcenia polonistką. I tak to bywa, proszę Państwa, że nauki humanistyczne w pewien sposób są powiązane ze sztuką, więc to taki naturalny mariaż. Ja Pani serdecznie gratuluję tego wspaniałego dorobku, talentu i z pewnością olbrzymiej, przeolbrzymiej pracowitości. Życzę wielu inspiracji i by ta piękna pasja dawała Pani wiele satysfakcji w życiu. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zrobiliście mi Państwo wielką przyjemność, uczyniliście ogromny zaszczyt, że zechcieliście przyjść i trochę swojego wolnego czasu poświęcić obejrzeniu moich patchworków. Chciałam też podziękować tutaj przede wszystkim Pani Dyrektor Halinie Majewskiej, że no, zaprosiła mnie właśnie do tej galerii i zorganizowała tę wystawę. Chciałam również podziękować Panie Dorocie Kasprzy, która tutaj mocno się napracowała, wieszając te patchworki. A chyba najbardziej chciałam podziękować Panu Leszkowi Kasprzyckiemu, który takim jest dobrym duchem tej wystawy, który bardzo mnie do niej namawiał, zachęcał, chwalił, aranżował. No, mój dług jest ogromny wobec Pana. Bardzo dziękuję. Kobiety z resztek tkanin, to znaczy właściwie wycinając z różnych starych ubrań i innych rzeczy z tkanin, te jeszcze nadające się do użytku kawałki łączyły w całość w ten sposób, szyjąc różne rzeczy, najczęściej kołdry. Tak? Z czasem patchwork oprócz tego waloru użytkowego i tego właśnie tej biedy przeniósł się do domów bogatszych, mieszczańskich i tam już bardzo ważny stał się ten walor estetyczny też, prawda? Miał to tego nie tylko być użytkowe, ale także miało być piękne. Z patchworkiem też wiążą się różne takie bardzo ciekawe zwyczaje, tradycje. Warto opowiedzieć o tym, że kiedyś maszyn nie było i te patchworki były jeszcze te ręcznie. Proszę sobie wyobrazić, jaka to była praca ogromna, prawda, żeby ten patchwork, taką kołdrę patchworkową uszyć. I pewnego razu, właśnie parę lat temu, po prostu przyszła taka myśl do mnie, naprawdę nie wiem skąd, myślałam o czymś zupełnie innym, ale nagle przyszła taka myśl, gdzieś mówię, z podświadomości czy z kosmosu, chcę mieć maszynę i będę szła patchworki. Dziękuję bardzo.